Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Okay, today we can do the next verse, chapter 9, text 2. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. So this is a famous verse. Rajavidya Rajaguyam Pavitram Iram Uttamam Pratyaksha Shavagamam Dharmyam Susukam Kartam Avyayam. Więc to jest bardzo słynny werset. Z drugiego, z dziewiątego rozdziału, wiedza najbardziej poufna, drugi werset. Raja vidya raja guhyam pavidram idam uttamam pratyaksha vagamam dharmyam susukham kartum avyayam. We can go word for word. Raja vidyam, the king of education. Raja vidya, królowa edukacji. Raja guhyam, the king of confidential knowledge. Raja guhyam, królowa wiedzy tajemnej. Pavitram. Pavitram, najczystsze. The purest. Idam. This. Idam, to. Uttamam. Uttamam. Transcendental. Transcendentalna. Pratyaksha. Pratyaksha. By direct experience. Przez bezpośrednie doświadczenie. Avagamam. Understood. Avagamam, rozumiana. Dhamyam. Dharmyam. The principle of religion. Zasada religii. Susukham. Susukham. Very happy. Bardzo szczęśliwy. Kartum. Kartum. To execute. Wypełniać. Avyayam. Avyayam. Everlasting. Wieczny. So everything is good here. Translation. This knowledge, the king of education, the most secret of all secrets, it is the purest knowledge because it gives direct perception of the self by realization. It is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. Wiedza ta jest królową edukacji, sekretem sekretów, wiedzą najczystszą i doskonałością religii, albowiem umożliwia nam bezpośrednie postrzeganie jaźni poprzez realizację. Jest ona nieprzemijająca, a spełnianie jej jest radością. So perfection of religion means something that we can experience. Więc doskonałość religii to jest to, co możemy doświadczyć. Not some hazy idea, something in the sky, after you die, you'll experience. To nie jest jakaś mglista idea, która jest jak gdzieś głęboko w niebie i możesz jej doświadczyć, jak już umrzesz. Then it becomes simply some sentiment of fanaticism. Wtedy przeradza się w sentymentalny fanatyzm. You see, in the name of religion, this is what's going on in the world. Sentiment and fanaticism. Więc można zobaczyć w tych religiach świata, że z jednej strony sentymentalizm, a z drugiej strony fanatyzm. But if we get direct perception, then we can speak from our heart, very simply, very straightforwardly. Ale jeżeli mamy realizację w naszym sercu, możemy w bardzo bezpośredni sposób mówić, bardzo prosty i bezpośredni. If our prophet says, real religion is not by sentiment or fanaticism, but by realization. Więc Śla Prabhupada powiedział, że religijność to nie jest przez sentymentalizm czy fanatyzm. To jest poprzez realizację. So real religion we'll experience in our heart and then we can explain it to others. Prawdziwe religii można doświadczyć w sercu i wtedy, kiedy je doświadczamy, możemy ją przekazać innym. So that was Prabhupada's method of teaching.
I to była metoda nauczania Śla Prabhupada. He wasn't bluffing us, he was giving us from his heart the genuine thing. On nie oszukiwał nas, on dawał nam rzeczywistą rzecz z głębi serca. So it wasn't expected that we could understand exactly how he understands, but he says if you follow this process, then you'll get the understanding also. To nie jest tak, że my będziemy rozumieć dokładnie, co on, jakie miał znaczenie swoich słów, ale jeżeli będziemy podążać za jego instrukcjami, to będziemy mogli dojść do tych realizacji, o których mówił. It is very reasonable because we're all individuals and we all have an individual relationship with God. I to jest takie logiczne, ponieważ każdy z nas jest indywidualnością i każdy z nas ma indywidualny związek z Panem. And that has to be developed between us and God. I to powinno być rozwinięte pomiędzy nami i Bogiem. I can't hear you again. You're fading out, Martenda. I'm fading out. Yeah, now that's better. Speak right into the microphone. The microphone is next to me. Well, your voice is going. So we want to get the direct experience, then we have to take the medicine as prescribed by the proper physician. Więc chcemy nauczyć się poprzez bezpośrednie doświadczenie i przyjmować lekarstwo, które jest przypisane nam. Same example, we want to get the proper result from the medicine, then we have to follow the prescription of the doctor who gives us the medicine. Jest powiedziane, jeżeli chcemy w odpowiedni sposób przyjmować lekarstwo, to musimy przyjmować je zgodnie z poleceniami lekarza. So every religion tells us, yes, we should love God, but how do we get that love? That's explained very scientifically here in Bhagavad Gita. Więc każda religia mówi, kochaj Boga, ale jak go kochać, to jest przedstawione w Bhagavad Gita w bardzo naukowy sposób. So this was already explained in the fourth chapter. We have to approach the self-realized soul, inquire from him submissively, render service to him, then he'll bless us so that Krishna will be pleased with us. Więc to już było wyjaśnione w czwartym rozdziale, że powinniśmy zwrócić się do osoby samozrealizowanej, wykonywać służby dla takiej osoby i podporządkować się jemu i to będzie nam, kiedy Krishna będzie zadowolony z tego naszego nastawienia, to będzie nam wtedy objawione. So Krishna is pleased with us by the mercy of Guru, then we get more and more realization from Krishna. Więc kiedy Krishna jest zadowolony, kiedy służymy jemu reprezentantowi Guru, to wtedy on da nam coraz więcej realizacji. So there's a very long purport. I don't know if we'll be able to finish today, but we can begin. Więc to jest bardzo długi, objaśnienie, więc zrobimy tyle, ile będziemy mogli zrobić. I'll do the whole paragraph. This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers in India are Gautama, Kanada, Kapila, Yajnavalkya, Sandilya, and Vaishvanara. And finally, there is Vyasadeva, the author of the Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this ninth chapter is the king of all such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophies. It is the most confidential because confidential transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body, and the king of all confidential knowledge culminates in devotional service. Ten rozdział Bhagavad Gita nazwany jest Królową Edukacji. Zawiera on bowiem esencję wszystkich doktryn i filozofii przedstawionych wcześniej. Jest siedmiu głównych filozofów w Indiach: Gautama, Kanada, Kapila, Yajnavalkya, Sandilya i Vaishvanara i ostatecznie Vyasadeva, autor Vedanta Sutry. Jest więc pokaźna ilość wiedzy na polu filozofii czy też wiedzy transcendentalnej. Teraz Pan mówi, że ten dziewiąty rozdział jest królową wśród wiedzy, esencją wszelkiej wiedzy
którą można czerpać ze studiowania Wed i różnego rodzaju filozofii. Wiedza ta jest największym sekretem, jako że taka poufna albo transcendentalna wiedza pozwala zrozumieć różnicę pomiędzy duszą a ciałem. A ta królowa wszelkiej wiedzy tajemnej kończy się służbą oddania. So, different kinds of knowledge. First, spiritual knowledge is we're not this body. The second spiritual knowledge is that we have a relationship with the Supreme Spirit. Dwa rodzaje duchowej wiedzy. Pierwsza duchowa wiedza, że nie jesteśmy tym ciałem materialnym, jesteśmy duszą. A druga wiedza transcendentalna to jest wiedza o naszym związku z Bogiem. And this is the most confidential knowledge. I to jest najbardziej poufna wiedza. So Bhagavad Gita is directing us to in that to develop that knowledge. Więc Bhagavad Gita nas kieruje, aby rozwinąć tego rodzaju wiedzę. But in order to do that, we have to become pure. Ale po to, żeby móc to zrobić, powinniśmy stać się czyści. Otherwise, it's not possible to understand the here the word pavitram is used, the purest, because Krishna is the purest. How can we know him unless we become pure? Więc tutaj jest użyte słowo w tym wersecie pavitram. Krishna jest najczystszy, więc jak możemy zbliżyć się albo zrozumieć Krishna, jeżeli jesteśmy czyści? Not only Krishna is pure, but this knowledge is pure, but we're not pure, that's the problem. I Krishna jest czysty, jego wiedza jest czysta, ale my nie jesteśmy czyści, to jest problem. But if we sincerely take the process, then gradually we become purified. Ale jeżeli w szczery sposób podejmujemy ten proces służby oddania, to stopniowo zostaniemy oczyszczeni. And what is the process? Simply hearing and chanting about the Lord. A jaki jest proces? Po prostu słuchanie i intonowanie o Panu. Like we're doing right now. Tak jak to robimy właśnie teraz. Therefore, Prabhupada gave us so many books that we can go on with reading and hearing. Dlatego Śla Prabhupada dał nam tak wiele książek, gdzie możemy czytać, intonować, słuchać. And he gave us the instruction, all his initiated disciples, to chant on our beads, minimum 16 rounds. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, 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 Hare Hare. A uczniom, swoim inicjowanym uczniom, te osoby, które mają inicjację, te osoby powinny intonować na swoich koralach 16 rund. Hare Krishna, Mahamantra. So we go on with this chanting, then we become purified, just like iron in a fire, it becomes just like fire. Więc jeżeli będziemy kontynuować intonowanie, to zostaniemy oczyszczeni. Tak jak kiedy żelazo włożone jest do ognia, po pewnym czasie nabiera cech ognia. But we don't like to take the trouble, and therefore Krishna doesn't reciprocate with us. Ale my nie chcemy podjąć jakiegoś wysiłku, żeby to zrobić, i Krishna się z nami odwzajemniać. So we have to show that we want Krishna. Więc powinniśmy pokazać Krishnie, że nam zależy na nim. So this is the proof that we want Krishna because we're hearing about him and we're chanting about him. Więc to jest taki dowód, że zależy nam na Krishnie, ponieważ chcemy o nim intonować i o nim słuchać. Next paragraph. Generally, people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of the spirit soul is instructed. Yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. Na ogół ludzie nie posiadają tej tajemnej wiedzy. Otrzymują jedynie wykształcenie świeckie.
dotyczące spraw doczesnych. Jeśli chodzi o to zwykłe, świeckie wykształcenie, zajmuje się ono tak wieloma dziedzinami: polityką, socjologią, fizyką, chemią, matematyką, astronomią, techniką itd. Wielkie uniwersytety na całym świecie nauczają tak wielu różnych przedmiotów, ale na nieszczęście nie ma żadnego uniwersytetu ani instytucji kształcącej, gdzie by wykładano naukę o duszy, która jest najważniejszą częścią tego ciała. Bez obecności duszy ciało nie ma żadnej wartości, jednak ludzie kładą wielki nacisk na cielesne potrzeby życia, nie dbając o żywotną duszę. So we see this is practical. How many hours are spent by young people in the university studying and hearing all the different subjects? I to jest takie praktyczne. Można zobaczyć, jak wiele młodych ludzi na uniwersytetach, na uczelniach, ile oni spędzają czasu na to, aby słuchać i mówić o tych różnych tematach na uczelni. But all that knowledge is like decoration of a dead body. Ale cała ta wiedza jest jak dekoracja na ozdoby na martwym ciele. It won't benefit them in the ultimate issue. W ostatecznym rozrachunku nie otrzymają żadnego pozytywnego rezultatu. Therefore, Sanat Goswami, he saw that, and therefore he came to Lord Chaitanya very humbly. He said, people call me a big scholar, but I don't know who I am or why am I suffering. I taki acharya jak Sanatan Goswami w swojej pokorze zbliżył się do Śri Chaitanya Mahaprabhu, powiedział: ludzie nazywają mnie uczonym, ale tak naprawdę ja nawet nie wiem, kim ja jestem. In the Bible it also says, what profit a man if he gains the whole world but loses his immortal soul. Więc Pan Jezus Chrystus też powiedział podobną rzecz, że jaki jest pożytek, jak pokonam cały świat, a straciłem na własnej duszy. Yeah, Prabhupada is using the word vital. The soul is the vital element, but we don't care for the soul, we just care for the body. I tutaj Śla Prabhupada wspomina, że to jest taki vital, taki żywy element, dusza. Jaki jest pożytek z tych wszystkich materiałów, że mimo że dusza jest tym takim żywym, naturalnym, podstawowym czynnikiem, to ludzie nie dbają o duszę, dbają te wszystkie zewnętrzne, materialne sprawy. We give the example of a bird in a cage. If we just polish the cage and clean the cage, but we don't feed the bird, then what is the use of the cage? Tak jak jest przykład z ptakiem w klatce. Jeżeli tylko dbamy o tą zewnętrzną klatkę i polerujemy ją i dbamy o nią, a nie dbamy o ptaka, który jest w klatce, to ten ptak umrze. We're by very good fortune, we connected with the pure devotee like Srila Prabhupada, who knows very clearly, 100%, the difference between the body and the soul. Ale dzięki łasce Pana Kryszny mamy tą łaskę, aby mieć bezpośrednie towarzystwo Śla Prabhupada, i on może nam wyjaśnić, jaka jest różnica pomiędzy tym materialnym ciałem a duszą. Therefore he was teaching us by his example how to always engage the soul in the service of the Supreme Soul, Krishna. I on zawsze poprzez swój własny, osobisty przykład uczył nas, jak my jako duszę powinniśmy angażować się w służbę dla najwyższej duszy. And he was doing that even up in the last day. I on robił to aż do swoich ostatnich dni. He didn't think there's something more important than chanting and preaching. On nie mówił, że jest coś ważniejszego niż życie duchowe i nauczanie. He was very interested to see that his movement was growing nicely. I on był bardzo zainteresowany tym, że jego towarzystwo świadomości Kryszny tak rozprzestrzenia się. Maybe 2 weeks before Srila Prabhupada left his body, he called Giriraj from Bombay. He was the temple president. He was a brahmachari then. Więc 2 tygodnie przed odejściem Śla Prabhupada zadzwonił do Giriraja Maharaja, który wtedy był brahmacharinem. So he asked
Because the temple in Bombay, Juhu, was due to open 1st of January. Ponieważ świątynia w Juhu miała być otwarta 1 stycznia 1978 roku. So this was October 1977. A to był październik 1977 roku. Prabhupada was lying on the bed. Śla Prabhupada leżał na swoim łóżku. So he called his representative there and he said, Giriraj Prabhu, if I'm not there for the opening, this is what you should do. I on wtedy, Śla Prabhupada, wezwał swoich reprezentantów i powiedział tak, jeżeli ja nie będę w stanie tam być na tym otwarciu, to powinien zrobić tak, tak i tak. And then he told him, you should make prasadam like this, you should invite these people like this. Like he was giving detailed instruction how to open the temple, even he wasn't going to be there. I on dawał bardzo takie szczegółowe instrukcje, że takie powinien być prasadam, takich ludzi powinieneś zaprosić. I podał tak wiele takich szczegółów instrukcji na temat otwarcia tej świątyni, pomimo tego, że on po prostu tam już nie będzie mógł być. Someone may say, you're going to leave your body soon. Why are you worrying about these things? You should be thinking about your lila with Krishna or something. A ktoś może powiedzieć, dlaczego Śla Prabhupada tak robisz? Dlaczego martwisz się o te rzeczy? Powinieneś się skoncentrować na swoim związku z Kryszną i na rozrywkach Kryszny. But no, Prabhupada took this is his service to see that ISKCON develops nicely. Ale nie, Prabhupada to przyjął w innym duchu, że on chciał, żeby ISKCON, jego towarzystwo, rozwijało się w odpowiedni sposób. So all of us, according to our position, we can assist Srila Prabhupada in that way also, to try to improve the society of his. Więc każdy z nas, w ten czy w inny sposób, może w jakiś sposób polepszyć to towarzystwo. But in order to preach properly, we have to follow, we can't be hypocrites. Więc po to, żeby nauczać, my powinniśmy sami podążać. W innym wypadku będziemy hipokrytami. But people don't want the simple thing. They want to make it very esoteric and ethereal. That you, yo, yes, I have a spiritual relationship with Krishna in this way. No, we should come to the point. Yes, you have a relationship with Lord Chaitanya, your servant. Ale nie, ludzie robią to takie skomplikowane, ezoteryczne, że masz jakiś szczególny związek z Kryszną, że powinieneś rozwijać ten związek, ale nie, my wszyscy mamy związek z Sri Chaitanya Mahaprabhu. So you can assist Chaitanya Mahaprabhu, you can serve Chaitanya Mahaprabhu by assisting his empowered representative Srila Prabhupada in pushing on this movement. That'll make Prabhupada and Lord Chaitanya pleased with us. Ale powinieneś podążać w ślady Śri Chaitanya Mahaprabhu i jego czystego reprezentanta, jakim jest Śla Prabhupada. The next paragraph, the Bhagavad Gita, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that the body is perishable and the soul is not perishable. That is the confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul is different from this body, and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body, and that when the body is finished, or when one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually, that is not a fact. How can the soul, which is so active within this body, be inactive after being liberated from the body? It is always active. It is eternal. If it is eternal, then it is eternally active, and its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. Bhagavad Gita, szczególnie od rozdziału drugiego, podkreśla znaczenie duszy. Już na samym początku Pan mówi, że to ciało podlega zniszczeniu, podczas gdy dusza jest wieczna. Antavanta imedeha nitya syokta sharirinaha.
Jest to tajemna część wiedzy. Jest to po prostu wiedza o tym, że dusza jest czymś różnym od ciała, że natura jest, jej jest niezmienna, niezniszczalna i wieczna. Nie daje ona jednak pozytywnych informacji o duszy. Czasami ludzie utrzymują, że dusza jest czymś różnym od ciała, lecz kiedy ciało umiera, czyli gdy ktoś wyzwala się z ciała, dusza pozostaje w próżni i traci swoją osobowość. Nie jest to jednak prawdą. Jak może dusza, która jest tak aktywna w ciele, być bierną po wyzwoleniu się z ciała? Jest ona zawsze aktywna. Jeśli jest ona wieczną, jest wobec tego wiecznie aktywną, a jej aktywność w świecie duchowym jest najbardziej tajemną częścią wiedzy duchowej. Zatem, jak oznajmiono tutaj, wiedza o aktywności duszy jest królową wszelkiej wiedzy i jest wiedzą najbardziej poufną. So somebody was asking us on Sunday, how do we become simple? What do you mean by simple? Więc zostaliśmy zapytani w zeszłą niedzielę, co to znaczy być prostym, jak to uczynić. So here is a simple formula is given. Więc tutaj prosta formuła została podana. We have some things we can do for pleasing Krishna. Możemy coś zrobić, aby móc zadowolić Krishna. We have our words, we can speak in glorification of Krishna. Mamy nasze słowa, możemy gloryfikować Krishnę. We have some money, we can use it in the service of Krishna. Mamy jakieś pieniądze, możemy użyć ich w świadomości Krishny. We have some time, we can use that in serving the Lord and his representative. Mamy jakiś czas, żeby użyć go dla Krishny lub dla jego reprezentantów. And ultimately, Atmanivedanam, we can give our whole life to the Lord. A ostatecznie Atmanivedana, czyli oddać całe swoje życie. So it's very simple. Krishna. To jest bardzo proste. Use your resources for the pleasure of the spiritual master and Krishna. Używaj swoich wszystkich zgromadzonych posiadłości dla przyjemności swojego mistrza duchowego i Krishna. Everybody can assist Śrīla Prabhupāda in his mission. Każdy może asystować Śrīla Prabhupādzie w jego misji. Simple for the simple. Jest to proste dla prostych. But we don't see that it's simple. All I have to do is use my money in Krishna's service. What is the difficulty there? Use my time in serving the Lord. Więc to jest takie proste. Co w tym trudnego, żeby używać pieniądze w służbie dla Krishna albo używać swojego czasu w służbie dla Krishna. Next paragraph. This knowledge is the purest form of all activities as explained in the Vedic literatures, the Padma Purana. Man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the result of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruits. And when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by the persons who have sown the seed of the tree. Similarly, a man performs a sinful act, and like a seed, it takes some time to fructify. There are different stages. The sinful actions may have already stopped within the individual, but the result of the fruit of that sinful action will not be, are still to be enjoyed. Therefore, there are sins which are still in the form of seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruits, which we are enjoying as distress and pain. Jak tłumaczy to literatura wedyjska, wiedza ta jest najczystszą formą wszelkiej aktywności. W Padmapuranie zostały przeanalizowane grzeszne czyny ludzi, będące rezultatami życia w grzechu w przeszłości. Osoby zaangażowane w jakieś czynności przynoszące korzyści uwikłane są w różnego rodzaju stany i formy grzesznych reakcji. Na przykład zasiane zostanie nasienie jakiegoś określonego drzewa. Drzewo nie pojawi się natychmiast. Wymaga to pewnego czasu. Jest najpierw małą, kiełkującą roślinką. Następnie przyjmuje postać drzewa, kwitnie, owocuje. I kiedy jest już odpowiednio duże, wtedy z jego owoców i kwiatów mogą korzystać ludzie, którzy go zasiali. Podobnie, gdy człowiek dopuści się jakiegoś grzechu, musi minąć pewien czas, zanim grzech ten zaowocuje. Są to różne etapy. Ktoś mógł już zarzucić grzeszną działalność, ale nadal cierpi z powodu następstw, czyli owoców swoich grzechów.
Są grzechy, które pozostały jeszcze w postaci nasienia i są inne, które już zaowocowały i które dostarczają nam owoców odbieranych przez nas w postaci rosk i bólów. So here, important point, Prabhupada said, those who engage in fruitive activities all become implicated or in their activities. There's some result is there that they have to enjoy or suffer. Więc takim ważnym punktem jest to, że Śla Prabhupada wspomina, że osoby, które są, które wykonują coś dla swojej własnej korzyści, będą musieli później ponieść reakcję owoców swoich czynów. Therefore, we have to get free from fruitive activities. How is that possible? If we work for Krishna, then there's no more material reaction. Więc powinniśmy uwolnić się od działania dla korzyści. W jaki sposób to zrobić? Działanie dla Kryszny. Świadomość Kryszny uwalnia nas od owoców naszych czynów. But everybody's thinking, I'm working for my own advantage. Ale każdy myśli, że ja działam dla swojej własnej korzyści. Therefore, there's no way to come out of this material cycle of birth and death. Dlatego nie ma sposobu na wyjście z tej czakry, która jest jako do narodziny i śmierci. Prabhupada says, like fishes caught in a net, they have no way to come out. Tak jak ryba jest złapana w sieć, nie mają sposobu na wyjście. The only way to come out is to give up fruitive activities and work for the pleasure of Guru and Krishna. Więc żeby móc uniknąć tych działania dla korzyści, powinniśmy działać dla przyjemności mistrza duchowego i Kryszny. Srila Prabhupada said, that is my success. I took the order of my spiritual master as my life and soul. Więc to jest mój sukces, powiedział Śrila Prabhupada, że ja przyjąłem instrukcję mojego mistrza duchowego jako życie i duszę. So we can also be successful like that. We're not going to become Prabhupada. We may not have the capacity Prabhupada had, but we can become perfect in our own position by doing everything for the pleasure of Guru and Krishna. Więc my też możemy to zrobić. Może nie zrobimy tego w ten sposób, jak zrobił to Śla Prabhupada, ale nadal możemy dawać siebie 100% i zadedykować się w służbie dla Guru i Krishna. So this is our perfection, that we have no interest separate from pleasing the Lord. To jest doskonałość, kiedy nie mamy interesu poza interesem Krishna. Then it's mentioned that if this is our goal, if this is our real honest motive to please the Lord, we can run blindfolded and there won't be any danger. I jest powiedziane, że jeżeli to jest nasz, tak naprawdę nasz jedyne pragnienie zadowolenie Kryszny, to możemy nawet biec z zawiązanymi oczami i nie będzie żadnego niebezpieczeństwa. So that requires our faith. If we're sincerely trying to please Krishna and Guru, then our success is assured. Więc to jest ten sukces, kiedy naprawdę chcemy zadowolić mistrza duchowego i Krishna, to jest wtedy nasz sukces. And we don't have to change our position. From any position, you can make progress. I nie musimy zmieniać żadnej pozycji. Z jakiejkolwiek pozycji możemy robić postęp duchowy. But you have to make a determination. From today, I'm only going to do what's pleasing to Krishna and Srila Prabhupada. Więc powinniśmy mieć tę determinację, że od dzisiaj będę robić wszystko, co zadowala Krishna i Śla Prabhupada. So just keep that determination and your human form of life will get full perfection. Więc otrzymujcie tą determinację i ta ludzka forma życia osiągnie doskonałość. As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reaction of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, those who are actually engaged in devotional service of the Supreme Lord are already freed from all reactions.
Jak tłumaczy to 28 werset rozdziału 7. Osoba, której następstwo grzechów został już wyczerpany i która uwolniwszy się od dualizmów tego świata materialnego spełnia jedynie czyny pobożne. Taka osoba angażuje się w służbę oddania dla najwyższej osoby Boga Kryszny. Innymi słowy, kto rzeczywiście zaangażowany jest w służbę najwyższego Pana, wolny jest już od wszelkich następstw grzechów. This statement is confirmed in the Padma Puranam. Aparabdha phalam papam kutam bijam phalomukam kramaneva paliyete vishnu bhakti patatmanaha. For those who are engaged in devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stock or in the form of seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and this is called pavitram, uttamam, the purest. Uttama means transcendental. Tamas means this material world of darkness, and uttama means that which is transcendental to material activities. Devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. Jeśli ktoś pełni służbę dla najwyższej osoby Boga, proszę, potwierdza to Padma Purana, aparabdha phalam papam, kutam, bijam, phalam mukham, kamena iva pralijeta, vishnu bhakti ratatmanam. Jeśli ktoś pełni służbę dla najwyższej osoby Boga, to wszelkie następstwa jego grzechów popełnionych w przeszłości, czy to już owocujące, czy niezamanifestowane, czy pozostające w formie nasienia, stopniowo zanikają. Oczyszczająca moc służby oddania jest bardzo potężna i nazywana jest ona pavitra uttama, najczystszą. Uttama znaczy transcendentalny. Tamas oznacza ten materialny świat albo ciemność, a uttama jest określeniem tego, co jest transcendentalne do czynności materialnych. Czynności w służbie oddania nigdy nie powinny być uważane za czynności materialne, choć czasem może się wydawać, że wielbiciele mają zajęcia podobne do zajęć zwykłych ludzi. Kto rozumie, kto jest zaznajomiony ze służbą oddania, ten będzie wiedział, że czynności te nie są materialne. Są one wszystkie czynnościami duchowymi, pełnymi oddania, niezanieczyszczonymi przez cechy natury materialnej. Śrīla Prabhupāda ki. Jai. So this is very simple. You see how Prabhupada's making it very simple. Just do everything for Krishna. To jest proste. Zobaczcie sami, jak Śrīla Prabhupāda opisuje to jako coś bardzo prostego. Next. It is said that the execution of devotional service is so perfect that one can perceive the results directly. This direct result is actually perceived, and we have practical experience that any person who is chanting the holy names of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, in due course of chanting without offense, feels some transitory pleasure and very quickly becomes purified of all material contamination. This is actually seen. Furthermore, if one engages not only in hearing, but in trying to broadcast the message of devotional service as well, or if he engages himself in helping the missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. This advancement in spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. The method itself is so pure that by simply engaging in it, one becomes pure. Jest powiedziane, że służba oddania jest czymś tak doskonałym, że natychmiast można odczuć efekty pełnienia jej. Ten bezpośredni rezultat jest prawdziwie zauważalny. Mamy tego praktyczne doświadczenie, że jakakolwiek osoba intonująca święte imiona Kryszny, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, z biegiem czasu, gdy zaczyna mantrować bez obraz, odczuwa pewną przyjemność transcendentalną, bardzo szybko uwalnia się od zanieczyszczeń materialnych. Jest to rzeczywiście widoczne. Co więcej, jeśli ktoś angażuje się nie tylko w słuchanie, ale próbuje również szerzyć wiadomość o służbie oddania albo pomaga w działalności misyjnej świadomości Kryszny, stopniowo odczuwa postęp duchowy. Ten postęp duchowy nie zależy od żadnego rodzaju wykształcenia,
czy kwalifikacji zdobytych uprzednio. Sama metoda jest tak czysta, że można się oczyścić jedynie przez przyjęcie jej. Okay, very simple. Maybe we should stop here for a minute if there's any questions. Więc w porządku, więc to jest bardzo proste. Możemy się tutaj zatrzymać, czy może są jakieś pytania? Anybody have any questions about this? Czy ma ktoś jakiekolwiek There is one question from Mohini Murti from Belarus. Jest jedno pytanie od Mohini Murti z Białorusi. Dear Guru Maharaj, is the awakening of such qualities as kindness, mercifulness, not having the desire to make pain for anybody, get rid of envy, a result of appropriate chanting of the holy name? Remember that I should translate. Yeah, I did just half. It's one third of the question. It's one third of the question. Maybe you can do it, one eighth of the question, so I can translate. Okay, excuse by me. By little. Yes. So the main thing is the result of the chanting of the holy name, a result that we have, that our qualities, good qualities, expand, such as mercifulness, yes. Okay. Kindness, so and that we get you rid understand. Of envy, etc. That's the beginning of the question. Czy to znaczy, że poprzez intonowanie świętych imion my rozwijamy dobre cechy, które manifestują się na takie sposoby, jak doświadczamy takich cech jak miłosierdzie, współczucie i nie zadawanie bólu innym. As our real spiritual growth is manifested in our real attitude to our relatives and other people and animals. Czy nasze zaawansowanie duchowe manifestuje się w tym, że możemy w odpowiedni sposób wykonywać nasze działania to relatives and animals. I wobec naszych krewnych i zwierząt. Why does it happen that after 20 years of practice, a desire to give pain to other people remains within us? What do we do wrong? Co zrobić, kiedy nawet po 20 latach jest to pragnienie zadawania bólu innym? Co złego robimy w naszym życiu? Yeah, that's a good question. To jest bardzo dobre pytanie. Tak. So we 20 years we're practicing and still we see we take pleasure in causing pain. Więc praktykowaliśmy przez 20 lat, nadal widzimy, że odczuwamy przyjemność, kiedy stwarzamy cierpienie innym. But we've been taking pleasure out of causing pain to others for 20 billions of years. Ale my robiliśmy w ten sposób, że czuliśmy przyjemność, kiedy inni cierpieli. Robiliśmy to przez 20 milionów lat. So we have to be patient. 20 years is just a very short time. 20 лет по сравнению с 20 миллиардами людей. Więc powinniśmy być bardzo cierpliwi, że to tylko 20 lat minęło. Очень мало. Андрей, выключите микрофон в зуме. Yes, Maharaj. Can you hear me now? Yes, Maharaj. So we have to be patient that 20 years is not very long time. Więc 20 lat to jest nic, powinniśmy być cierpliwi. 20 lat to jest nic w porównaniu z tym, co zrobiliśmy w świecie materialnym. There is another question from this Mataji. Jest jeszcze inne pytanie o tej Mataji.
What do you think about reading of books Bhaktivinoda Thakur on top of reading Prabhupada books? Co myślisz, Maharaj, o tym, jak ktoś czyta książki Śrila Bhaktivinoda Thakura i to jest i to robi po prostu bardziej czyta książki Bhaktivinoda Thakura niż Śrila Prabhupada? That's okay. As I have a desire to practice not mechanically, but to get a vijnana, a knowledge how to implement this theory in everyday life. Więc ja nie chcę robić czegoś automatycznie, mechanicznie. Chcę mieć jakąś vijnana, czyli realizację i móc tą teorię wprowadzić jak najbardziej w praktykę. But you understood about Bhaktivinoda Thakura? Ale czy to rozumiesz Bhaktivinoda Thakura? Nityapriya, are you there? Nityapriya, czy jesteś tam? I'm translating, Guru Maharaj. It takes a little bit time, excuse me. So don't go to the next question then. Let's get one question understood, then we go to the next question. But it was the same Mataji. It's all written in one question. It's a bit difficult. Well, that you have to divide it very carefully and ask the one question at a time. The one question was, is it all right to read Bhaktivinoda Thakura's books? And the answer is yes. Does she understand that? Więc pytanie było, czy ona czyta książki Bhaktivinoda Thakura? I odpowiedź była, to dobrze. Czy ona rozumie i czyta książki Bhaktivinoda Thakura? She responds that I understand, but with a difficulty. What's the difficulty? Jej odpowiedź jest, że czyta, ale z trudnością. A Maharaj teraz mówi, dlaczego ma trudność? Jaka jest trudność? Mataji responded that she tries to read Bhaktivinoda Thakur books. Ona próbuje czy też książki Śrila Prabhupada, Śrila Bhaktivinoda Thakura, przepraszam. But she says that the difficulty for her is that she doesn't have that much time for this and that she would like to have some guidance of somebody who can explain to go deeper into the topic that Bhaktivinoda Thakur represents. Ale trudnością jest tylko, że nie ma wystarczająco czasu i nie ma jakiejś osoby, która by mogła wprowadzić te głębie nauk Śrila Bhaktivinoda. Can you hear me? Yes. Can you hear me, Martenda? Yes, I'm hearing you. Okay. This girl is not simple. Ta dziewczyna nie jest. Who's asking the question? Ta dziewczyna, która pyta, nie jest prostą osobą. You say you want to read Bhaktivinoda Thakur's books, but you can't understand them. So then read Prabhupada's books. What is the problem? Więc czytasz książki Bhaktivinoda Thakura, nie możesz ich zrozumieć. Czytaj książki Śrila Prabhupada. Jaki jest problem? Simple for the simple. If you're not simple, you'll never understand. To jest proste dla prostych. Jeżeli nie jesteśmy prości, nigdy nie zrozumiemy. Prabhupada has given us a very simple language. So why not read Prabhupada's books then? Prabhupada daje nam bardzo prosty język w swoich książkach. Więc
nie ma problemu z zrozumieniem. If Bhaktivinoda's books are too difficult for you, don't read them. Jeżeli książki Bhaktivinoda Thakura są zbyt trudne dla ciebie, nie czytaj ich. Anybody else have questions? I have a question. What do you think that if spiritual master have desire to specific desire and his disciples doesn't want to fulfill that desire? Co byś Maharaj powiedział o mistrzu duchowym, który chce jakieś, ma jakieś pragnienie, a jego uczniowie są przeciwko temu pragnieniu? What's the question? Question is, what kind of mentality of those persons who are pretending to be some spiritual master disciples, but if they don't follow desires of his spiritual master, what is their position? Więc moje pytanie było, jakiego rodzaju osobami są osoby, które udają, że są uczniami swojego mistrza duchowego i jak one mogą robić jakikolwiek postęp duchowy? Then according to the karma, they're going to get the result. Zgodnie ze swoją karmą otrzymują swój rezultat. Otrzymają. Prabhupada had most of his disciples were like that. Więc głównie uczniowie śla Prabhupada byli właśnie tacy. Once I was finished the assignment, I came to Srila Prabhupada and Prabhupada asked me, so what would you like to do now? Więc skończyłem swoje zadanie, udałem się do Śla Prabhupada i Śla Prabhupada mnie zapytał, co chciałbyś teraz zrobić? And I said, Prabhupada, I can do whatever you want. Ja powiedziałem Śla Prabhupadzie, mogę zrobić cokolwiek sobie życzysz. And he looked at me like, are you kidding me or what? I on wtedy spojrzał na mnie, czy ty sobie żartujesz, czy co? It was hard for him to believe because było trudno mu uwierzyć, ponieważ because no one is thinking like that. Przecież nikt nie myśli w ten sposób. Can you hear me? Sure. Tak, yes. Okay, my battery was, I had to recharge it. So the point is, the spiritual master is not a fanatic. If he sees, well, my disciple can't do what I want him to do, then he understands that he's going to make progress. He's going to be slow. He may have to spend more lifetimes here. Więc konkluzja jest taka, że mistrz duchowy nie jest fanatykiem i jeśli zauważa, że jego uczniowie nie podążają za jego instrukcjami, to wtedy on rozumie, że ich postęp duchowy będzie powolny i być może zabierze to im kilka wcieleń. But he was encouraging us to finish up our work in this life. Ale on zachęcał nas, abyśmy wykonali tą pracę w tym życiu. But if we are attached to this place, then we have to remain here. Jeśli jesteśmy przywiązani do tego miejsca, to musimy tutaj pozostać. I have another question. Thank you very much. I have, this is from Rajendra Ananda. Martinder, I can't hear you again. About? What about now? Oh. I'm thinking. That's okay now, but then you turn your head the other way, and then I can't hear you. We have a question from Rajendra Nanda. Okay, anyone? I'm reading this question, sorry.
This is proper thinking that can't hear you. I have my microphone next to my lips. Put it right next to your mouth. Yes, it's next to my mouth. Now it's good. Now I can hear you perfectly. Okay, thank you so much. So the question is from Vrajendran, and then it's as follows. This is proper to think that mercy of the spiritual master and Krishna is stronger than my conditional weaknesses. Yes. How I can conquer those weaknesses? By accepting the spiritual master and Krishna as more powerful than your weakness. Więc pytanie jest, czy to jest poprawne, by myśleć, że łaska mistrza duchowej Kryszny jest silniejsza niż moje warunkowania słabości? I czy mogę je pokonać? Więc Maharaj odpowiedział, jeżeli będziesz myślał, że łaska Kryszny i mistrza duchowej jest silniejsza, wtedy pokonasz swoje słabości. Then you have a little faith that the spiritual master knows better than me what's good for me, then you can make progress. If you don't have the faith, then you don't make progress. Jeżeli masz tą wiarę, że mistrz duchowy i Krishna wiedzą lepiej, to robimy wtedy postęp duchowy. Jeżeli nie mamy tej wiary, to nie robimy postępu. You don't have faith in spiritual master and Krishna, then you have faith in your own mind and you follow that. Więc jeżeli mamy wiarę w mistrza duchowego i Krishna, wtedy mamy wiarę w umysł, nasz umysł. I wtedy podążamy za naszym umysłem. But your mind is cheating you. Ale umysł oszukuje cię. And spiritual master and Krishna will never cheat you. Ale mistrz duchowy i Krishna nigdy cię nie oszukują. It's your choice, who do you want to follow? A to jest twój wybór, za kim chcesz podążać. Sarveshwar, have question. What is the best way to develop the faith that the spiritual master and Krishna know better than me? Jaki jest najlepszy sposób, aby rozwinąć wiarę, że mistrz duchowy i Krishna wiedzą lepiej niż ja? Say the question again. What is the best way to develop the faith that the spiritual master and Krishna know better than me? By making experiment. Przez przeprowadzenie eksperymentu. Follow the spiritual master and Krishna and see if you don't become happy and your problems are solved. Podążajcie za mistrzem duchowym i Krishna i popatrzcie, czy to nie wpływa na wasze rozwinięcie radości i szczęścia w życiu. Tak. Ja nie panie Maju Paruski. Martanda, it's the same question as Sarveshwar probably asked. Okay. So this is the same question. From who this question is? Anyway, it doesn't matter. Who? What's the question? Question is the same, like Sarveshwar. What was just Yes, yeah. Jeżeli było takie same pytanie jak Sarveshwar Prabhu, to będzie ta sama odpowiedź. Question is the same, answer is the same. Pytanie jest takie samo i odpowiedź jest taka sama. If you don't have faith, it's described, there's three kinds of sons. The first class son, he hears from his father, he accepts it, he follows. Second class son, he hears from his father, but he has to experiment on his own. Then he realizes his father is right. Then he comes to the point of surrender. Third class son, he never realizes and never gets the experience, and he remains suffering. What to do? You have the choice. You want to be first class, second class, third class. Więc są trzy rodzaje synów. Pierwszy syn słucha swojego ojca i po prostu podąża za tym. Drugi syn słucha od swojego ojca, ale także potrzebuje doświadczenia, czy te instrukcje
w jego życiu będą miały jakiś pozytywny rezultat. I wtedy dopiero ma wiarę w jego instrukcje. A trzeci rodzaj syna jest taki, że on nie słucha od ojca i on cierpi, bo nie jest w stanie podporządkować się autorytetowi swojego ojca. Więc w ten sposób, jeżeli mamy wiary, świadomość Kryszny, no to cierpimy. Next. Następny. Guru Maharaj, I have a question. According to your last class, you told that Krishna is so far away that it's so difficult to understand what he really likes. Więc na ostatnim wykładzie powiedziałeś, że Krishna jest tak daleko od nas, że bardzo trudno jest nam zrozumieć, co Krishna lubi. At the same time, in the beginning of today, you told that everybody has very individual relationship with Krishna. Ale na początku tego wykładu powiedziałeś, że każdy z nas ma taki indywidualny związek z Krishna. But the process is done in a very common scientific way. I że proces jest wykonywany przez w taki prosty naukowy sposób. Does it make sense that if we focus only on pleasing Guru and Srila Prabhupada, that it is sufficient? Because otherwise, it's very difficult to understand. For example, yeah, Martanda Prabhu, maybe you translate first. This is her question. Does it make sense that we need to focus then only on satisfaction of Guru and Prabhupada? Czy to ma sens, że koncentrujemy się tylko na tym, że chcemy zadowolić naszego mistrza duchowego i Śla Prabhupada? Because otherwise, like even in this ninth chapter of Bhagavad Gita, it said, Krishna says, offer me a water, flower with love and devotion. Ponieważ w innym wypadku, tutaj w Bhagavad Gita 9 rozdziale Krishna mówi, że po prostu ofiaruj mi wodę. With love and devotion. Z miłością i z oddaniem. But how we can offer something with love to somebody we don't know about, and it's actually difficult to understand this person if he is far away, that we can have only Guru and Krishna. Więc jak możemy ofiarować z miłością do takiej osoby, która jest daleko od nas, której nie znamy. The Guru's duty is always to introduce us to Krishna. Czy interesem, czy obowiązkiem guru jest to, żeby zwracać nas ku Krysznie. But first we need guru, then we'll get Krishna. Więc najpierw potrzebujemy guru, a później otrzymujemy Krysznę. But that's, if you read in the Bhagavad Gita, chapter 18, text 75, the purport Prabhupada explains this principle. I można to przeczytać w rozdziale 18, tekście 75. Śla Prabhupada to wyjaśnia tę zasadę. Next. Następny.